Cześć, witam was ponownie w grze Black and White. Zaczynamy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, to znaczy nad moją pierwszą wioską, zresztą moją ulubioną wioską w całej grze. Ta pierwsza podstawowa wiocha była dla mnie najfajniejsza, bo było w niej najwięcej życia. Najlepiej można się było bawić i było najspokojniej. Co zrobimy dzisiaj? Dzisiaj mam taki plan, żebyśmy w dzisiejszym odcinku dorwali w końcu naszego chowańca. Pamiętam, że po raz pierwszy, kiedy grałem w tę grę, dorwanie chowańca było dla mnie naprawdę sporym wyczynem ze względu na jednego questa, o którym wam zresztą zaraz opowiem. Aktywujemy sobie złoty zwój zadania i posłuchajmy, co treserka chowańców ma nam do powiedzenia. Witaj, o najświętszy. Uaktywniłeś złoty zwój opowieści. Nazywam się Sable. Jestem nauczycielką chowańców. Mam dla ciebie wyzwanie. Otwórz te bramy. Za nimi kryją się trzy cudowne chowańce. Każdy bóg ma swego chowańca. Chowaniec może stać się olbrzymi jak góra i czynić cuda. Nie będziesz mógł jednak otworzyć bramy, dopóki nie znajdziesz trzech kamieni bramy. Każdy kamień musisz umieścić na cokole. Wieśniacy tańczyli wokół kamienia bramy, gdy przybyłeś. Tak, to jest ten wielki kamień, pamiętacie, gdy o którym opowiadałem wam? Gdy kamień bramy na postumencie, opowiem ci o dwóch pozostałych. No spoko. Mam odzyskać ten kamień, przy którym wieśniacy... kamień bramy, o najświętszy. Sable, zamknij się już. Cholera, wcinają mi się cały czas w tej grze w zdanie. To jest ten pierwszy kamień. Oto kamień, wokół którego ludzie tańczyli. Ja to miałem powiedzieć. Podnieś go, klikając na nim przyciskiem działania. Da. Musicie troszkę wybaczyć tej grze, bo w niej samouczek jest stosunkowo długi. Twórcy gry naprawdę bardzo, bardzo się przyłożyli do tego, żeby gracz nauczył się tą grę rozumieć i w pełni wykorzystywać jej możliwości. Mam nasz pierwszy kamień, musimy go położyć, dostarczyć, jak nam tutaj mówią. I zaraz usłyszymy historię drugiego kamienia. Wspaniale, znalazłeś kamień bramy. Musisz teraz poszukać następnego. Spróbuj poszukać złotego zwoju opowieści w wiosce. Tak też zrobię. To zdaje się będzie misja z chorym bratem, tak? To na pewno będzie misja z chorym bratem. Najświętszy, klękam przed tobą. Mój brat, cierpiący na gorączkę, opuścił swoje łóżko i zaginął. Jest tak osłabiony, że boję się, iż umrze. Jeśli go znajdziesz i sprowadzisz do mnie, dam ci jeden z trzech kamieni bramy. Jest w moim domu. Mam plan. A może by tak rozwalić dom? W ten sposób też dostaniemy kamień bramy. Sprzeciwiam się z całego serca. To po prostu nie godziło. I o to właśnie chodzi. No i tutaj mamy typową sytuację. Zły namawia nas... jest wśród drzew za przełęczą. Wiem. Spadaj. Jaki on jest upierdliwy. Niesamowicie. I to było bardzo typowe. Dobre namawiał nas do dobrego, zły do złego. Da, oczywiste. Mam teraz tak naprawdę chyba pierwszy wybór moralny, jaki oferuje nam gra. Mogę albo rozwalić ten dom, rzucając na niego kamień, albo mogę faktycznie poszukać brata i spróbować go dostarczyć tutaj na miejsce. Oczywiście, właśnie, może nie tak oczywiście, może ja wam powiem w tym momencie, jaką ja decyzję podejmę i dlaczego. Postaramy się być w tej grze dobrym bogiem. Nie dlatego, że to jest najpopularniejszy wybór i tak dalej, tylko po prostu dlatego, że tak w tej grze jest trudniej. Starając się być dobrym, narzucamy sobie spore wyzwanie. Tu faktycznie trzeba pilnować się i trzeba pilnować tego, co się robi. Bo bardzo ciężko jest tutaj, bardzo łatwo jest tutaj wkroczyć na ścieżkę zła. Także my sobie wybierzemy takie małe wyzwanie i będziemy starać się tutaj być dobrym bogiem. Wiem! Och, szkoda, że jego nie mogę tego złapać za wsiarz i cokolwiek. W każdym razie, kiedy grałem w tą grę po raz pierwszy, znalezienie chorego brata
przysporzyło mi naprawdę niemały problem. On jest tutaj. On jest tutaj i się świeci. Emanują z niego jakieś dziwne błyskotki. I po prostu mam go chwycić i zanieść. Ja nie wiem, jakie to zrobiłem, że ja kiedyś nie byłem w stanie go odszukać. Naprawdę spędziłem wtedy dobre 40 minut latając po tym świecie i... A cokolwiek. No, byłem wtedy jeszcze małym chłopcem. Nie ma się co dziwić. Oddajmy brata siostrze. Jesteś. Nie pytajcie mnie, co mi tak właśnie zrobili. Martwiłam. Dziękuję za twą dobroć. Oto kamień bramy. Szkoda, że nie opowiedzą mi, w jaki sposób weszli w posiadanie tak potężnego obiektu. W ogóle jak oni to wnieśli przez drzwi do domu. Jak go wynieśli. No, nieważne. Postupowaliśmy go, nie dyskutujmy. W ogóle zwróćcie uwagę na jeszcze jedną istotną dosyć rzecz. To była głowa tygrysa. To, co trzymamy tutaj teraz, to jest... głowa małpy. Może to nie do końca widać, bo te tekstury są naprawdę słabej jakości, ale to jest głowa małpy. I została nam jeszcze jedna głowa, to będzie głowa krowy. To są trzy podstawowe chowańce, dobrze, jakie mamy do wyboru. Masz dwa kamienie bramy. Jednak zdobycie trzeciego może być problemem. Wieśniacy mówią, że ten ostatni uległ zniszczeniu całe wieki temu. Jednak nie wszystko stracone. Oczywiście, że nie. Wioskowy rzeźbiarz może wyrzeźbić dla ciebie nowy kamień. Musisz się z nim zobaczyć. I tak oto dostaniemy trzeci quest na dzisiaj. Trzecim questem będzie zdobycie odpowiedniego kamienia dla miejscowego rzeźbiarza. O najświętszy, słyszałem, że poszukujesz kamienia bramy. Jestem rzeźbiarzem. Jeśli przyniesiesz mi odpowiedni kamień, wyrzeźbię ci go. Kamień znajdziesz w kamieniołomie starego pustelnika. Przynieś ten kamień do mnie. Ten kanion nazywa się kanionem starego pustelnika. A śmieszne jest to, że tam faktycznie mieszka stary pustelnik. To jest taki... Tego kolesia wam pokażę, podejrzewam, w kolejnym odcinku, kiedy będziemy mieli już chowańca. Jestem ponad wszelką wątpliwość najlepszym rzeźbiarzem w wiosce. Dobra, tematu starego pustelnika jeszcze teraz nie będę poruszał. Na pewno do tego jeszcze wrócimy. A póki co udajemy się... Albo jeszcze nie. Jeszcze wam wyjaśnię jedną rzecz. Ja mógłbym... tego questa da się rozwiązać tylko na jeden sposób. Jest to oczywiście dostarczenie rzeźbiarzowi kamienia i poczekanie, aż on go wyrzeźbi. Ale możemy zrobić w tym questie również zły uczynek. Jest to zabicie rzeźbiarza. Możemy go... Cokolwiek byśmy chcieli mu zrobić, po prostu żebyśmy go zabili. Wtedy na jego miejsce przychodzi nowy, identyczny klon, ten sam rzeźbiarz, i mówi nam, że jego tragicznie zmarły kuzyn czy tam brat nie może już mi pomóc, ale on przejmie jego obowiązki. Takie dosyć zabawne rozwiązanie. Tabliczka z cmentarzem, zawsze zapominam jej odznaczyć. Udajmy się do kanionu po kamień, którego potrzebujesz. Może rzuciły wam się już w oczy te kamienie. Kamienie z runami narysowanymi na tych kamieniach. To są kamienie, które będą potrzebne mi do jednego z questów. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli się tym zająć. Dobrze. W każdym razie to jest chatka starego pustelnika. Tu kiedyś wrócimy. A póki co wróćmy do naszej wiochy i dajmy rzeźbiarzowi ten oto kamień. Tu mu go położymy. O, ten jest wspaniały. Dokładnie taki, jakiego potrzeba. Dziękuję. Wróć za jakiś czas, a otrzymasz gotowy kamień. Trochę jak Kernel mówi. Dobra, w każdym razie... Musimy czekać, aż rzeźbiarz upala się z kamieniem. A tymczasem zawsze robiłem srebrny zwój opowieści. Srebrny zwój nagrody. Zobaczymy, co to oznacza. Srebrne nie są tak ważne jak złote, ale obejrzeć zawsze można. No tak. Srebrny zwój... Doskonaleniem umiejętności balistycznych. Co proponujesz?
Zgaduję, że chodzi o zabijanie. Ależ skąd? Miałem zamiar zaproponować, by... tego... Rozumiem. Zobaczymy, czy trafimy w tę kolumnę. To próba naszych boskich mocy. I nikomu nie stanie się krzywda. Ślicznie. Sądzę, że skorzystamy z tego niewyczerpanego stosu kamieni. Poręczne. Tak, obiektami... Naprowadź rękę na kamień. O gad, samouczek. Podnieś go, czemu się tego przeskoczyć nie da? Przytrzymaj przycisk działania. Nadaj kamieniowi rozpęd, poruszając ręką w przód i w tył. Rzuć kamień, zwalniając przycisk działania. Spróbuj teraz rzucić kamieniem. A tymczasem rzeźbiarz skończył robotę. Teraz możesz umieścić go przy bramie obok pozostałych kamieni. Dzięki, ale mam aktywny quest i w tym momencie zrypałeś już mi kamerę i będę musiał sobie ją sam ustawić. Nienawidzę się. Dobra, jesteśmy przy questie. O, nawet sprawnie sobie tą kamerę wyprostowałem. Mamy tutaj nieskończony stos kamieni. O, w ogóle... Widziałem, spudłowałeś o kilometr. Ten wieśniak jest zajebisty. On przychodzi z tej takiej chatki tutaj. Pewnie mógłbym ją mu zniszczyć i wtedy by się popłakał albo coś. Ale on tutaj właśnie się czai cały czas, aż ja rzucę i albo trafię, albo nie trafię. I właśnie wiwatuje mi tutaj wesoło. Śmieje się ze mnie, jak spudłuje. Fajny też motyw. Lubię takie rzeczy. Okej, spróbujmy. No, za daleko, za mocno. Do tego trzeba mieć trochę poczucia. O, teraz za słabo. O, to może trafi, może... Nie, za nisko. Dobrze ci idzie. Dobra, ale nie musicie mi o tym mówić. Okej, trafi, pięknie. Cudownie. Bomba, szefie. W przyszłości będziesz siać zniszczenie. A, diabłu się uciechał. O, dostaliśmy kufer. Ciekawe, czy coś w nim jest. Tak, od czasu do czasu będziemy dostawać właśnie takie nagrody. Przyciskiem działania to się otworzy. Kiedy go otworzymy, wyskakuje piłeczka. Znaczy piłeczka akurat w tym przypadku może być coś innego. Piłeczka będzie zabawką dla naszego chowańca, więc zostawimy ją od razu tutaj w okolicy naszej świątyni. Ja te piłki zawsze gubiłem, bo ten chowaniec mi rzuca po prostu gdzie popadnie. Także trzeba uważać. Jest chyba taka funkcja jak... O właśnie, jak przypisywanie skrótów klawiszowych. To znaczy, że teraz mam skrót klawiszowy podpisany pod piłeczkę. Mogę ją sobie gdzieś rzucić i w momencie, kiedy nacisnę ten klawisz na mojej klawiaturze, kamera przenosi mnie prost do niego. Czyli w ten sposób ciężko będzie ją zgubić. Bardzo, bardzo przydatne. Okej, zajmijmy się kamieniem i dostajmy w końcu naszego chowańca. Jeszcze może wam pokażę. To jest krowa oczywiście. Zebrałeś kamienie bramy, teraz możesz przejść i odzyskać swojego chowańca. Teraz już takiego uczucia nie czuję, ale pamiętam, że kiedy pierwszy raz wykonałem ten zestaw questów i otworzyła się ta brama, ja byłem mega podjarany, w ogóle jakbym... Nie wiem, ciężko jest mi przywołać tamte uczucie, tamte wspomnienie, ale było to niesamowite uczucie dla mnie, dla takiego mojego szkraba, który właśnie bawi się w gry komputerowe. Jeszcze ta muza narastająca, to w ogóle kiedyś była zachwycająca grafika, teraz to wygląda jak kupa. Zaczyna być, no dobra, nie wygląda jakoś strasznie tragicznie. Ale kiedyś to naprawdę było powalające, jeszcze taka tafla odbijającej wody, jakieś grzybki się pojawiły, stworzenie jakiejś kreatury, w ogóle co to jest, jak to ślicznie wygląda. Popatrz na nie, popatrz tylko. Co za cudowne stworzenia. Z pewnością, choć nie tak wielkie, jak się spodziewałem. Może jeszcze nie. Mogą jednak stać się najpotężniejszymi chowańcami świata. Chciałbym tego dożyć. Musimy mieć chowańca. Którego wybierzemy? Dowolnego. Każdy jest wyjątkowy. Raczej wyjątkowo mały. To prawda, chowańce są wyjątkowe. Możemy wziąć krowę. To silne i szlachetne zwierzę. Co? A nie tego brutalnego, krwiożerczego tygrysa? Kliknij na nim przyciskiem działania.
Dobra, już, spadajcie, ale oni są bierniwi. Powiedz teraz coś małpy. No mniejsza, w każdym razie każde z tych stworzeń jest faktycznie wyjątkowe, ma swoje własne, powiedzmy, statystyki. Niektóre po prostu uczą się szybciej, niektóre są twardsze w walce, niektóre, nie wiem co tam jeszcze innego mogą robić. Każde z nich może być zarówno dobre, jak i złe. Każde ma inne animacje tańczenia, bawienia się, śmiania, płakania i tak dalej. W sumie nie wiem, co jest w tym momencie najlepszym wyborem. My tego chowańca i tak niedługo zmienimy, bo w tej grze jest więcej chowańców, tylko że są one zablokowane, albo trzeba zrobić odpowiednie questy. Myślę, że... No weźmy sobie może krówkę na sam początek. Na pewno chcesz mieć tego chowańca? Kliknij na nim ponownie, jeśli tak. Albo nie, może tygryska. Na pewno chcesz mieć tego chowańca? Kliknij na nim ponownie, jeśli tak. Weźmy tygryska. I tak go zamienimy niedługo na zwierzątko, które ja już sobie tam upatrzyłem. Także tymczasowo weźmiemy tygrysa. Fajne, ma wąsy. Zobaczcie, że pozostałe płaczą, a ten jest taki troszkę teraz zmieszany. Oto nowy dom twojego chowańca. W tej chwili chowaniec jest malutki, ale dbaj o niego, a pewnego dnia stanie się wielki i potężny. Jeszcze nie przyzwyczaił się do swego nowego domu. Właściwie jest trochę przestraszony. Możesz go pogłaskać, by dodać mu pewności siebie. Kliknij przyciskiem działania, tak, i przytrzymaj go. Teraz traserka... Przesuń ręką nad chowańcem, by go pogłaskać. Tak, teraz traserka będzie nas uczyć, jak wychowywać naszego chowańca. To jest bardzo istotne. On jest teraz zagubiony, nie za bardzo wie, co on z sobą zrobić. Dlatego najedźmy na niego i teraz delikatnie smyrając go w ten sposób, możemy go pogłaskać. Delikatnie ponad nim. Głaskanie to sposób powiedzenia chowańcowi, że go pochwalasz, a to go uszczęśliwia. Tak, to znaczy, że jeśli chowaniec będzie robił coś dobrego, to warto go wtedy pogłaskać. Jemu się to utrwali jako rzecz dobra, rzecz, którą powinien robić częściej i będzie ją robił autentycznie częściej. Za to jeśli zrobi coś złego, trzeba go oskarcić, ale o tym nauczymy się za chwilkę. Wspaniale. Widzisz, jak mu się to podoba? Teraz czuję się dużo lepiej. Zostawię was teraz na chwilę. Wrócę później, by dalej cię uczyć. No dobra. Dajmy mu może jego piłkę. Mam nadzieję, że nie jest głodny i nie zje, bo oczywiście mógłby ją zjeść. On potrafi zjeść wszystko, łącznie z własnym łajnem. To jest taki luzek totalny, nie? W ogóle zróbmy mu fotę na tle miasta. Znaczy wsi, czy czego. Ale się ciężko tą kamerą operuje. O ja. No połóż się tak jak przed chwilą. No co płaczesz? No co płaczesz? Głodny jesteś, popatrz, o to chodzi. Dobra, czekaj. Teraz treserka tutaj na pewno przyjdzie. O! Nauczycielka chowa. Dobra, już wiem, już widzimy. Twój chowaniec robi się głodny. Radzę znaleźć mu coś do jedzenia. Trzeba jednak starannie wybierać. Niektóre rzeczy są lepsze od innych. To się zgadza. Możemy wziąć jedzenie ze spichlerza, możemy podać mu człowieka na nawet. Przy tych ogromnych bramach jest srebrny zwój nagrody. Może weźmy trochę ziarna związkowego spichlerza, aby nakarmić chowańca. Daj tak mu też jeść, umieszczając rękę na nim, a następnie przytrzymując przycisk działania. Jaki on jest upierdliwy, a nie... Nie, chyba dobra, będę się starał spokojnie podchodzić spróbuj do jego go komentarzy. Nakarmić. Wrócę później. Czy to było beknięcie z jego strony?
Dobra. On zjadł w tym momencie dobre jedzenie. Słuszne jedzenie. Jedzenie ze spichlerza. Czyli jedzenie, które nikomu, nikogo nie zabolało. Nie zjadł człowieka, nie zjadł jakiegoś tam zwierzaczka hodowlanego, nie daj Boże, nie zjadł dziecka. Więc możemy go pogłaskać, żeby wiedział, że to, co właśnie zrobił, było dobre. Czasami będą nam wyskakiwać komunikaty informacyjne o tym, że nasz chowaniec zrobił coś, został pochwalony i od tej pory będzie to robił częściej. Widzicie, on kopie tą piłkę, czasami ją podnosi i rzuca. On zdaje mi się, że w tym momencie jest jeszcze zbyt mały, żeby móc podnieść tak duży obiekt. W przyszłości on będzie w stanie podnosić również duże kamienie. Coś mówili, że koło bramy jest srebrny zwój. Dobrze ja słyszałem? Ach, tak, tam jest łódź, ale to sobie zostawimy na kolejny quest, bo to jest bardzo, bardzo fajny quest. I to sobie bardzo, bardzo fajnie śpiewają. To jest taka pioseneczka charakterystyczna. O, tam już wam mignął spoiler w lewym górnym rogu, ale na razie nie będziemy się tym zajmować. Wróćmy do questu o chowańcu. Twój chowaniec ma już własną osobowość. Możesz zmieniać. Hej! Co się dzieje? No właśnie. Nasz chowaniec może robić... To oduczy go robienia takich rzeczy. Może również robić złe rzeczy. I w tym momencie powinien zostać ukarany, żeby wiedział, że to, co zrobił, jest niewłaściwe. A w momencie, kiedy tak gwizdże i macha, to jest moment, kiedy on chce zwrócić na siebie naszą uwagę. Przesuwając na nasze kamienie. O, właśnie w ten sposób. Możemy go na haka, nawet możemy chowamać. Chyba możemy. Możemy. No dobra. O, widzicie, nam to jest siła tego uderzenia. Możemy go tak mocno uderzyć albo lekko pacnąć. O, takiego slapa mu wymierzyć. Takiego beast slapa. O nie. Mam mniejsze z tym. Wskaż chowańca i przytrzymaj przycisk działania, by przyjrzeć mu się z bliska. No już, come on. Nie prędko znów zrobi coś podobnego. Wrócę wkrótce, by opowiedzieć ci więcej o twoim cudownym, choć nieco upartym stworze. Istotna sprawa tym tematem. Jeśli pogłaskalibyśmy go, zamiast go uderzyć, treserka by się na nas obraziła. Dobrze, zdaje się, że czekają nas jeszcze tutoriale o smyczach. Tak, czekają nas jeszcze tutoriale o smyczach, więc jeszcze je sobie zaliczymy w dzisiejszym odcinku, albo nie. To już zostawimy sobie na kolejny odcinek. Widzę, że już mamy... Przepraszam was bardzo, 25 minut. To takie w miarę optymalne. Czekajcie. Znaczek kupuję sobie. Tak, to już wiemy. Te znaczki nad domkami są również rzeczą bardzo istotną, ponieważ pokazują one, ile osób mieszka w danym domku. Jeśli są zielone te ludziki, to znaczy, że to jest miejsce wolne i tam jeszcze ktoś może zamieszkać. A tutaj mamy przedszkole. Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci sobie biegają, aż wyrosną na normalnych, dużych mieszkańców. I obecność przedszkola w takiej wiosce, w takiej osadzie zachęca mieszkańców do podjęcia próby zrobienia dzieci. Srebrny zwój nagrody. Dobrze. Jeszcze taka jedna ciekawostka. W tym domku, jak zoomujemy i zglitchujemy grę, w środku są zabawki. Są trzy różne wielkościowo kostki do rzucania oraz pluszowy misio. Taki bardzo straszny pluszowy misio. Możemy oczywiście wyjąć z tego przedszkola i dać je na przykład naszemu chowańcowi do zabawy, co zresztą postaramy się zrobić, ale być może później. Ja póki co czuję, że one są w tym budyneczku dostępne. Tu niedługo nam się odblokuje fajny kwestik. Tam mamy fajny kwestik. Tych kwestików. O, tam mamy daleko fajny kwestik, już nawet odblokowany. To jest ten z kamieniami. Będzie co robić jeszcze na tej pierwszej wyspie. Tak czy siak, dzisiaj będziemy już kończyć. Zobaczymy się w następnym odcinku, w którym to... Nauczycielka chowańców chce przyciągnąć naszą uwagę. W którym to Sable w końcu uzyska naszą uwagę i nauczy nas używania smyczy. Trzymajcie się i cześć.